Do przemytu papierosów posłużyły dwa wagony pociągu towarowego, który transportował rudę żelaza z Rosji do Polski na Śląsk. Pociąg wjeżdżał do Polski przez kolejowe przejście graniczne w Przemyśl Medyka. W trakcie jazdy każdy pociąg towarowy zostaje rutynowo poddany prześwietleniu promieniami RTG i po przeskanowaniu obrazów funkcjonariusze mogli precyzyjnie ustalić, w którym wagonie ukryte są pod zwałami rudy papierosy. Ujawniono w dwóch wagonach 6 tysięcy paczek papierosów pochodzących z przemytu bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Szacunkowa ich wartość to ponad 80 tysięcy. No, maszyniści nie przyznali się do przemytu. Teraz służby graniczne prowadzą czynności zmierzające do ustalenia osób odpowiedzialnych za przemyt papierosów. Papierosy ulegną przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa.